zakup głębi u Ada Charlakensa. Przedstawię teraz Państwu cztery świetne gołębie, które sprzedałem dzisiaj Stanisławowi. Mam teraz w ręce tegoroczną samiczkę o numerze 958. Jej ojcem jest półbrat mojego słynnego 006, który jest zwycięzcą narodowym. Jest to świetna linia gołębia Extreme i Leo od Marcela Woutersa. Matką zaś jest córka mojego najlepszego gołębia rozpłodowego o numerze 235 i mojej najlepszej samiczki rozpłodowej o numerze 264. To wspaniałe połączenie gwarantuje wielką klasę gołębia. To także jest linia gołębi Woutersa. W swoim rodowodzie ma wiele wybitnych gołębi, które nie sposób teraz wszystkie wymienić. Dla przykładu powiem, że jej dziadek ze strony matki to mój sławny super breeder, który jest ojcem chociażby mojego olimpijskiego gołębia o imieniu Ad. Kolejny ptak ma numery 953. Jest on barwy niebiesko-białej. Jego ojciec pochodzi w 50% z gołębia Deluk od Luka van Machelena i z matki mojej hodowli, która wydała wiele wspaniałych lotników. Ten ptak to prawdziwe złoto. Jego bezpośredni potomkowie należą do elitarnego grona gołębi olimpijskich. W swoich korzeniach ma gołębie Luka van Mechelena, Hermans Kosters i Leo Hermansa. Kolejny gołąb ma numer 536. Ojcem tego gołębia jest syn mojego słynnego gołębia o numerze 006, który wylatywał wiele wspaniałych pierwszych miejsc w lotach. Matka zaś została zakupiona u Harego Smoldersa i pochodzi z gołębi Rika Hermansa. Jest w niej krew gołębia Con Amore od Kopmana. Z drugiej strony matki mamy też gołębia od Van Dijka. Od strony ojca mamy jednak mojego słynnego 006. Kolejny gołąb ma numer 512. Jest to niebieska samiczka. Jest to bezpośrednia córka gołębia o imieniu Den As, który zdobył wiele pierwszych miejsc z lotów Argenton, Chateauroux, Orleans i Guaret. Matką tego gołębia jest wnuczka Harego od Jana Hojmansa. W rodowodzie matki są jeszcze wspaniałe ptaki od Rika Hermansa. Jednak najważniejszą informacją jest fakt, że jest to bezpośrednie potomstwo mojego Den Asa. Jestem przekonany, że wszystkie gołębie, jakie nabyłeś dzisiaj ode mnie, dostarczą Ci wiele radości i spełnią pokładane w nich nadzieje. Wizyta u Karola Paszka. Dzisiaj jestem z wizytą u pana Karola. Przywiozłem mu dwie samiczki z Red Bullensa i z Jana Ardena. Druga jest. Tu jest akurat, z Karteucha. Tak, z Karteucha. Ale pan Karol powie, jak ten gołąbek wygląda i czy dobrze wybrałem. No. Według mojej oceny kapitalne samice. Nie, z woliery niewylotane, wiesz, no, ale no, dobrze wypierzone w ogóle. Kapitalne samiczki. Tato jest wyjątkowo, tam ta bulenska. Imbredu uciągnięte. To jest... A ja też mam z bulenca wnuka, także. Ale już nie będę to tak może blisko łączył, wiesz, bo to.
No ja bym proponował dać coś innego i później wrócić do nich. Skrzyżować, bo jednak z tego Bulensa jak tu dom, to już będzie, bo ja mam po synie Bulensa. Tak, to będzie blisko. No, także to by już było, ale ta samiczka, ta ciemna mi się bardziej podoba. To jest Stichelwald. Tu jest po Karteusy, to są Stichelwald. Tak, to jest... No jest trochę, ta jest ładnie zbudowana. Tylko, że tu jest bardziej na, no nie wiem, no maratony to maratony, nie? Tak. A, no kapitalna samica. To jest, akurat to jest Jan Arden Stichelbau, tak? Tak. Jan Arden Karteus. Ogólnie tutaj pan Józek Weiss pisze, to jest Jan Arden, ale jest to w krzyżu w żówce ze Stichelbautem. No u mnie te gołąbki sprawdzają się właśnie z tych gołębi pana Józka Weissa. No i dlatego tu myślałem, żeby przywieźć taką samiczkę. Oczy już ma tak Karolowi. Nietypowo Ardynów, bo Ardyny mają kapitalne oczy, tak, wiesz? Tak, a ona już trochę ma przekrzyżowane. Przekrzyżowane, to tak. To tak, jest tak, przekrzyżowane tak. Już całkiem oko i tylko, że według tego rodowodu to karteuchy, mnie tylko interesuje, ta samica. Karteus. Ja ich miałem, te karteusy, kapitalne gołębie. No, także... Stasiek, ładne ptaki hodujesz. Dziękuję bardzo. Naprawdę. No, staram się, żeby było dobre. No, no jest, to jest kapitalne, widać. W rękę jak ktoś weźmie, czy nawet z wysyłki jak robimy, jeszcze nie było, żeby ktoś nie był zadowolony. Chociaż wiesz, to nie ma związku, też czasem budowa to nie jest wszystko. Ja uważam, ja mam już tysiące gołębi w rękach, wiem, że nie ma reguły na gołębia. Czy to jest budowany tak, czy owak, czy ogon długi, czy tak. Dla nas to jest. A standard to jest standard, to jest standard, inny. Tak. Gołąb ma być loty, pocztowy gołębi. A tutaj od pana Karola dostałem dwa gołąbki. Pan Karol powie, co to są za jakie ptaszki. Pod czym, od kogo? To jest syn lotowany po szali 806 i samice od Bugały, od Piotrusia. Od Piotrka Bugały. No. A ta samica od Piotrka Bugały? Co może ona? To jest siostra niby tej jego jakiejś tam lotniczki, co lotniczki. Na Śląsk tak leciała do Rusa. Bo myśmy się zamienili. Tak. Ja mu dałem z tej pary, co tu jest, aha. A on mi dał po tej jego sablon jakiś tam odsmagały. Tak. Odsmagały, wiem. No. A tu jest ten model. A to jest Fineke 5000 po synie Fineki, starym moim, starym samcu, a samica jest wnuczka połowego 2444. To jest ten z tego 800? To jest po synie Fineki, mam tak, syna, tak. 11-letniego. Aha, no. Niebieskiego. 806. Nie, 806 to jest to. A, to jest 806. To jest 6 plus samica Bugałowa. Plus to. Samica Piotrka Bugałowa. A to jest Fineka 5000. 5000. Plus samica wnuczka Płowego, moja najlepsza rozpłodowo samica. Aha, dobrze. Ma numer 2444. Aha. Rozumiem, dobra, fajnie. To jest po tych. No, to my sobie... No, ale to jest samiczka tu chyba. To będzie chyba sama. Piękna samiczka. Tam gołębiowi do głowy nie wejdziesz. No to my sobie ty z Karolem taką małą wymianę zrobili. Handlową. Żeby to było... ja mam już od Karola gołębi troszkę, no a zawsze coś nowego. Z tych akurat nie miałem, dogadaliśmy się, że w ten sposób sobie to wymienimy. Ona jest szczepiona tą rotowirusem. Rotowirusem. Tą szczepionką. Tą, co ja tu mam. Tak. Dobrze. Dobrze. No, także jestem bardzo zadowolony z tego i jak chciałem Karolowi podziękować za... No ja też. Za tego za wymianę ptaszki. Handlową. Dziękuję bardzo. Do skrzynki. A rodowody, jak dożyjemy, to ci przywiozę. Dobrze. W porządku, no. Wizyta Wojciecha Sitarza w Centrum Hodowlanym Europa.
No jestem hodowcą. Dzień dobry wszystkim. Wszystkim polskim hodowcom, Polskiemu Związkowi Gołębi Pocztowych. Witam, jestem hodowcą z Kanady. Po prostu jestem teraz, wizytuję gołębik w Lechówku, Centrum Hodowlane Europa. No po prostu przeszło wszystkie moje oczekiwania. No wiadomo, że jestem Polakiem, który wyjechał w 1985 roku do Kanady. Jestem hodowcą zrzeszonym w Kanadzie, ale moje serce zostawiłem w Polsce, korzenie. I po prostu jestem bardzo zaskoczony, jak potrafi hodowca stworzyć takie super warunki hodowlane i otworzyć ludziom oczy na świat. Takiemu hodowcy jak mnie z Kanady, wielokrotnemu mistrzowi Kanady. I podziwiać całą hodowlę. Jestem bardzo dumny w ogóle z hodowcy ze Staszka i w ogóle bardzo serdecznie przyjęty przez niego. Jest to bardzo krótki pobyt mój w Kanadzie, w Polsce tutaj, ale chciałbym po prostu wszystkich pozdrowić hodowców z Polski. Jestem bardzo z was dumny, ok? Bo wyjechałem z Kanady w 1985 roku i po prostu zostawiłem to moje serce, kawałek serca zostawiłem w tej Polsce. I tutaj powracając nawet na taką wizytę tutaj, krótką, jestem naprawdę dumny i cały czas powinniśmy się wspólnie wspierać, motywować i lotować tymi gołębiami naprawdę, naprawdę uczciwie. No i żeby dążyć do tego sukcesu, żeby ten sukces był no, bardzo widoczny, okay? Także no, oddaję głos tu Staszkowi. Jestem naprawdę zaszczycony wizytą pana Wojtka z Kanady, który mnie tu w Lechówku znalazł, aczkolwiek pochodzi z Łagowa. Tak jak ja urodziłem się też w Łagowie, ale z tego, co mi mówił, że widział te gołębniki, nie wierzył w to, że to w Lechówku takie coś powstało. Powiem tak, krótko. Ja jako hodowca, no jeszcze nie jestem hodowcą, aczkolwiek może większość myśli, że jestem biznesmenem w tym punkcie. Ale tu gołębie w tym hodowli, Centrum Hodowlane Europa, są dla wszystkich ludzi dostępne. Są po prostu gołębie, które stworzyłem warunki takie, żeby każdy mógł kupić. Nie tak jak, że o, musi płacić setki tysięcy za gołębia, tak jak ja płaciłem przy zakupie, ale ja stworzyłem hodowlę dla wszystkich. Chciałbym, że jeżeli ktoś chce otworzyć hodowlę, żeby nie było tak jak, bo się nie wie, czy można tu przyjechać, czy można tu kupić na miejscu, tylko patrzą, boją się, nie. Do nas dzwonić i przyjeżdżać, bo my tu jesteśmy na miejscu zawsze. Pan Wojtek, który tu nas odwiedził, też tak myślał. Ja myślę cały czas, że to była moja, naprawdę otworzyłeś mi bramy do takiego świata, o którym kiedyś marzyłem. Po prostu marzyłem kiedyś mi się jak młodym dzieckiem wyjeżdżając na ten świat hodowlany gdzieś tam. Marzyło mi się różne rzeczy, ale nie marzyły mi się takie, żeby dobrze lotować, być uczciwym w Kanadzie, wielokrotnym mistrzem Kanady, pracując ciężko nad moim sukcesem i wierząc tylko w to, że sukces przychodzi z ciężkiej pracy i z wiary i żebym osiągnął ten sukces w jakiś sposób ciężko, wypocić się na ten sukces, okej? Okay? I tutaj po prostu poprosiłem, żeby mi pan Staszek pokazał gołębie, bo usłyszałem w YouTubie o całej hodowli, po prostu jestem rozczarowany. I tak bym wszystkim hodowcom w Polsce życzył, żeby nie mierzyli swoich sukcesów, mały, duży gołębie i tak dalej, żeby pracowali nad swoim sobie ciężko i dochodzili do tego sukcesu naprawdę drogą prostą, nie jakąś tam drogą, jakąś omijając tam to, tamto, okej? Okay? Bo nie ma w życiu nic innego większego jak sukces wypracowany. Sukces, który polega na tym, że
mamy pasję do tego sukcesu. Żyjemy z tym sukcesem codziennie i nie liczymy sobie godzin przepracowanych na tym sukcesie. Chciałbym wszystkim hodowcom, wszystkich hodowców pozdrowić w Polsce, cały Związek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Przepraszam, może się mylę czasami, zacinam się, bo już jestem ponad 30 lat w Kanadzie, 34 lat w Kanady, ale jestem bardzo po prostu dumny z Was tutaj. Dlaczego? Bo stworzyliście dla mnie dom taki, o którym kiedyś marzyłem. Że mogę przyjechać do tej Polski, odwiedzić Polskę, być goszczony takiego hodowcy jak pan Staszek i jego wspólnik. I jeszcze dodam do tego, że mam tu w Polsce paru takich hodowców, którzy warto poszerzać moją wiedzę, mimo że no już 64 lata mam, no jakąś wiedzę hodowlaną i dzięki wam zdobyłem mistrzostwo Kanady ponad może 5-6 razy. I wszyscy, którzy mnie słyszą, żadnej nie reklamuję się, żadnych nie mam takich reklamowych, takich jakichś internetowych zmianek o mojej hodowli. Jestem cichym hodowcą opartym na tym, że mój sukces to jest moja żona, moje dzieci i moje gołębki. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem podkreślić na koniec tego naszego spotkania, może to będzie brzmiało jako pochwała, jakieś chwalę się czy coś, nie? Ale w tym roku chciałem powiedzieć o naszym sukcesie tej stacji hodowlanej. To nie jest ten mój sukces. To jest mojego szwagra sukces. Mojego szwagra Pawła Lecha, który się ukrywa przed kamerą. Ale to nie o to chodzi. Chodź, mało tego, szwagra i mojego serdecznego przyjaciela Mirka Szalkowskiego z Leszna, który po prostu, on tu praktycznie sprawuje władzę nad tym, telefoniczną, ale skuteczną, gdzie no, osiągnęliśmy w oddziale, bo powyżej oddziału będzie ciężko wyjść, w oddziale zabraliśmy wszystko, co było możliwe, no, pierwsze miejsce z całości, pierwsze miejsce w typowanych, 9 lotników w dziesiątce, 7 lotnik nie jest nasz, jest kolegi naszego prezesa sekcji Tomka Stępnia, nie? Gdzie go naprawdę szanuję, prezesa naszego sekcji, bo jest naprawdę odpowiedzialnym człowiekiem. I tu pana Wojtka serdecznie mu dziękuję, że mnie odwiedził. Ja również dziękuję za wspaniałą wizytę. Że poznałem pana Wojtka, bo zaszczyt mój jest, żeby gościć kolegę z Kanady, gdzie w ogóle nie wiedzieliśmy o sobie nigdy nic. Nigdy żeśmy o sobie nie wiedzieli. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jestem dumny w ogóle z gościnności, z twojego przyjęcia mnie, skromnego hodowcy z Kanady, rozumiesz? Bo konkurencja w Kanadzie, a w Polsce to są dwie różne rzeczy, ale jestem tak z was dumny tutaj, rozumiesz? Że walczycie o swoje prawa i chcecie budować sukces, prawdziwy sukces oparty na ciężkiej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Okay.